Pamiętam incydent związany z zawiasem. Wtedy obrzucali mnie słów kwasem. Pamiętam. Pamiętam. Założenie radia UTK. Po zwycięstwie, tym była istna dyskoteka. Pamiętam. Pamiętam. Konkurs z bajkami Andersena. Początek rozkwitu mądrości syna. Pamiętam. Pamiętam. Zwycięstwo na Discordzie, spokój po tym miałem na 22 tygodnie. Pamiętam... Pamiętam... Moment dość symboliczny. Ostatnia wycieczka w byłej klasie urządzona w sposób szczęśliwy. Pamiętam... Pamiętam... Jak zdechł pewien duży pies który potrafił nastraszyć jak bies. Pamiętam. Pamiętam, jak zainteresowałem się historią, a nawet nie wiedziałem co w szkole robić wolno. Pamiętam. Pamiętam bitwę pod termodebilami, jak z mym przyjacielem biliśmy się z sześcioma pierwszakami. Pamiętam. <laughs> Pamiętam, gdy napisałem pierwszą piosenkę, choć ze nieszczęściem chodziłem wtedy za rękę. Pamiętam, pamiętam, jak zaczął się wielki kryzys i wojna hybrydowa. Pamiętam. Pamiętam czas założenia Ligi Ochronnej, najlepszej organizacji w życiu obronnej. Pamiętam... Oj, 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 Pamiętam, jak hump podsiadł mnie w ławce... A wirusowi Dziżul Ekses robiłem masakry. Pamiętam. Pamiętam. Dzień zrzucenia ze schodów Szymona. 10 listopada zwycięstwo niewinnego dobra. Pamiętam. Pamiętam. Dzień założenia Messengera. Nie wiedziałem jaka to będzie cholera. Pamiętam. Pamiętam. Początek wojny z panem z Niemca, teraz to se na wspomnienie żrem SMS-a. Pamiętam. Pamiętam. Operację Purple Heart czułem ukłucie w okolicy żebr. Pamiętam.